Program Dostępność Plus powstał z myślą o potrzebach każdego z nas. Każdy bowiem w pewnym momencie życia może mieć szczególne potrzeby związane na przykład ze stanem zdrowia. Jednym z priorytetów programu jest zapewnienie każdemu obywatelowi samodzielnego dostępu do powszechnych usług, w tym możliwości zrobienia zakupów. Temu służy szereg zaplanowanych w programie działań. Dzięki działaniom programu Dostępność Plus poprawi się dostępność infrastruktury, m.in. poczty, sklepów i banków. Dostawcy usług o charakterze powszechnym będą udostępniać klientom różne formy komunikacji, np. połączenie głosowe, połączenie tekstowe i wideo połączenie. Powstanie aplikacja umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami skuteczną komunikację z operatorami numeru alarmowego 112. Poprawi się też niezależność osób z niepełnosprawnościami. Na stacjach benzynowych pojawią się przenośne terminale płatnicze, systemy przyzywania obsługi oraz internetowe tłumaczenia migowe. Będzie łatwiej o psa przewodnika. Powstanie system wsparcia ich szkolenia, zakupu i utrzymania. Muzea, domy i ośrodki kultury oraz biblioteki będą zmodernizowane w oparciu o standardy dostępności, co zniweluje bariery architektoniczne. Powstanie więcej inicjatyw dbających o aktywność osób starszych i osób z niepełnosprawnością, na przykład poprzez udział w wydarzeniach sportowych i w aktywności turystycznej.